Niedźwiedzie rozpoczęły się dla Justyny Kowalczyk zawody Tour de Ski. Polka wygrała prolog w Oberhofie, pokonując swoją największą rywalkę Marit Bjergen. Na coś takiego Kowalczyk czekała 650 dni. Sebastian Parfianowicz. 0,4 sekundy. Niby nic, a dla Kowalczyk jakby wieczność. Tak długo czekałaby w końcu pokonać Bjergen. Jakby to powiedzieć, nie sądziłam, że wygram jakikolwiek tu etap. Oczywiście nie sądziłam, myśląc racjonalnie, bo jako sportowiec zawsze wierzę, zawsze chcę i tak dalej. Kowalczyk prowadziła po przejeździe 72 zawodniczek, ale na trasie pozostawała jeszcze ona, największa z rywalek. Finisz jak w Oslo, ale zakończenie zupełnie inne. Nie! Druga! Na ostatnich metrach przegrywała 2-3 sekundy z Bjergen, a ta prostka, której bardzo się boi Justyna, która nie lubi biegać, na tej prostce właśnie odrobiła te 3 sekundy. No i udało się pokonać Bjergen. Świetna na finiszu, perfekcyjna na najtrudniejszym zjeździe i ostrym zakręcie, gdzie prędkość dochodziła do 55 km na godzinę. Kowalczyk pokonała dziś wszystkie swoje demony. Już gdzieś powiedziałam, że jeżeli moje ciało jest słabsze, to muszę wykorzystać to, co mam w głowie. Bjergen straciła ułamki sekund, ale długo musiała się z nich tłumaczyć. Na osłodę Norwegom start męski wygrał Petter Northug. Jutro bieg pościgowy na 10 km stylem klasycznym. Kowalczyk wystartuje z przewagą 5 sekund nad Bjergen. Tour de Ski uczy pokory i cierpliwości. Za wcześnie na daleko idące wnioski, takie o potędze Justyny Kowalczyk i kryzysie Marit Bjergen. Zaryzykuje tylko jeden. Nudno tu na pewno nie będzie. Z Oberhofu dla sportu Sebastian Parfianowicz.